Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, jedyna taka, jeżeli chodzi o pojazdy, potężna nowość, oczywiście łaty następnej, to jest Grill 15. Grill 15, który zastępuje Waffenträgera Auf S100. I cóż takiego to jest i czy to jest dobra zamiana, czy zła? Moi drodzy, troszeczkę sobie pograłem i pomyślałem, że jest tylko jedna grupa osób, które będą niezadowolone z tej podmiany. Mianowicie są to ludzie, którzy bardzo, bardzo lubią grać magazynkami. Grill 15 magazynka nie ma, więc może tutaj być pod tym względem jedynie gorzej stawiany, niżej, przepraszam, stawiany. A co dalej? A dalej jest bardzo dobrze. Pojazd jest oczywiście papierowy, no ale poprzednik również był papierowy, więc tutaj nie możemy mieć pretensji. Zresztą, jak ktoś rozwinie sobie linię niemiecką, która prowadzi do Grilla 15, no to zdaje sobie sprawę, że są to pojazdy wyposażone w potężne działo plus bardzo, bardzo słaby pancerz. To jest główna cecha właśnie tej linii, która idzie do Grilla 15. I powiem więcej, Grill 15 o wiele bardziej wpasowuje się w tą linię niż Waffenträger Auf S100, ponieważ on był, powiedzmy, jakiś kosmiczny. To pasuje tutaj o wiele, wiele, wiele bardziej. Początkowe takie rzeczy, bo zaraz wam pokażę troszeczkę z gry. To są dane działa. Słuchajcie, działo jest prawdopodobnie najlepsze w grze, a jeżeli nie najlepsze, to jedno z najlepszych. Czas celowania 1,5 sekundy, mamy celność 0,27, penetrację 279 obrażenia, 750 i 3,64 strzału. Jedyna wada tego działa to to, że pocisk premium jest pociskiem hit. Gdyby tak nie było, to coś niesamowitego. No i dla niektórych przyzwyczajonych jakichś tam niesamowitych penetracji, to 334 może być za mało. Aczkolwiek, jeżeli tyle jest za mało, to już nawet 500 będzie za mało też. Tutaj są zaktualizowane dane. Także zobaczcie, co zamontowałem. Dosyłacz lorneta. Oczywiście lornetę można by było zamienić na jakąś siateczkę i zawężanie kółeczka również można by było zamienić na coś innego z bardzo prostej przyczyny. Czas celowania 1,5 w zupełności wystarcza. Mamy tutaj po zamontowaniu tego wszystkiego, dodałem czekoladkę, zwróćcie uwagę. Mamy 0,25 celność, 1,3 czas celowania i mamy jeszcze do tego 4,41 rate of fire, co nam dało 3304 średnich obrażeń na minutę. Uwierzcie mi, jest to niezłe. Czołg, no, pojazd sprawuje się fantastycznie. Prędkość tego pojazdu dochodzi do 60 km na godzinę bez problemu, o dziwo. Jest on bardzo mobilny. Wada jedynie oczywiście to działo. Nie obraca się tak no, na 180 stopni, nawet tylko zakres wychyłu działa jest o wiele mniejszy. Jest to odczuwalne dla kogoś, kto przyzwyczaił się poprzednikami niemieckimi wyjeżdżać tyłem, oddawać strzał. No tutaj już to niestety nie wyjdzie. Dobra, bez ględzenia, teraz spuścimy sobie fragmenty jakichś tam bitewek. Zebrałem chyba z 3 czy 4 bitew, tak żeby była i jazda, i strzelanie, i jak sam rozwalałem. Słuchajcie, gości, teraz i jak zobaczycie sam troszeczkę rozwalamy bitewek, tak też. jak mówiłem Także wcześniej. zapraszam. Zobaczycie celność tego działa, czy też moją niecelność, o, może tak. I przede wszystkim mobilność, jak ta mobilność wypada, gdzie można miejscówkę zająć. Tutaj prezentuję wam, jak szybko celownik się skupia. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że przybliżenie razy 16 i razy 25 zostało włączone w grze i już mod na to nie jest potrzebny. Kolejne usprawnienie. Zobaczcie, jaka lufa. No, pojazd wygląda przedziwnie, aczkolwiek chyba przyznacie, że Waffenträger chyba wyglądał bardziej przedziwnie. Także w wersji futurystycznej może być. Okej, dalej nie jadę, no bo chyba widzicie, co się dzieje na mapce.
lemingi pojechały na drugą stronę. Tutaj miałem wielką nadzieję, że będzie mnie bronił te dwa pojazdy, które w bazie zostały, że one troszeczkę będą tu strzelały. No, zobaczymy. Zobaczycie, jak to się stanie w końcu. A o samym pojeździe. Co do maskowania, tego nie sprawdziłem jeszcze, ponieważ, jak widzicie, nie mam żadnej siatki. I trzeba by było kilka razy sprawdzić w jakichś krzakach. O, ten się wychylił. No i widzicie, co się stało. Został pokarany przeokrutnie. Ale zobaczcie, że na tej flance tylko ja jestem i ten grillek, który tam pojechał. No, ja wolałem tutaj zostać, ponieważ bardzo liczyłem na tego T-110-3. Nie wiem, co on teraz robi, teraz się przeraziłem. Bo przecież miał tutaj strzelać do licha, a on w tym momencie wjechał. Zobaczcie, gdzie na minimapie. I w bazie został tylko grill 15. No, wiedziałem, że jeden grill 15 tutaj nie zdoła zatrzymać ich. Gdyby jeszcze ta E3 była, to oczywiście jak najbardziej. Niestety, chłopak, mimo że widział, iż idzie atak z tej strony, po prostu wjechał w tą rozpadlinę. Dla mnie kompletnie... Uwaga. No, widzicie, jakie strzały rozdaje się na prawo i na lewo. No, tutaj ten gościu podjechał, żeby mi kuku zrobić. Chciałem go trochę wyciągnąć, ale... Proszę bardzo. 50-100 wyczuł swój moment. No, gdyby E3 stała, to w tym momencie strzał by poszedł po prostu i koniec. Niestety. Jak już wcześniej wspominałem, dupa zbita. I w tym momencie zginąłem. Tu jest następna bitwa. I w tej bitwie zobaczycie też, jak szybko można zmieniać pozycję. Tutaj nie trafiłem. Mam, jak już zwróciliście wielokrotnie uwagę, taką manierę wychodzenia z widoku snajperskiego równocześnie ze strzałem, a nawet przed strzałem. To ostatnio się zaczęło zdarzać. Uwaga. Jak widzicie, kawałeczek wieży Leoparda spokojnie wystarczył. Bardzo celne działo, aczkolwiek to przybliżenie razy 16 i razy 25 powoduje, iż ludzie przyzwyczajeni do normalnego celownika, no, będzie im się wydawał niezwykle wielki, a pociski będą się wydawały latać wręcz na obrzeżach kółka. No, różnie to jest, także są plusy i minusy wprowadzenia tych powiększeń razy 16 i razy 25. Dobra. No i widzicie tutaj, jaka prędkość już jest, ponad 50 na godzinę, prawda? Dla normalnego wafla absolutnie nieosiągalna. Teraz sobie tutaj wjeżdżam, żeby coś tam rozwalić. Teraz strzał bardzo ciekawy. O tym właśnie mówiłem. Wychodzę po prostu z tego celownika snajperskiego i równocześnie zmienia mi się, kurczę, niestety, miejsce celowania. Przez to bardzo, bardzo niecelne strzały. Muszę z tym walczyć, bo jest to zauważalne. I postaram się teraz w ogóle nie wychodzić. A skąd to się wzięło, pewnie was interesuje. Otóż dawno, dawno temu, za siedmioma górami wcale nie i za siedmioma rzekami też nie, tylko w Polsce, w World of Tanks było coś takiego, że po strzale z lufy wydobywał się taki wielki obłok dymu, prawda? I nic nie było widać. Jeżeli chcieliście widzieć, jaki jest efekt waszego strzału, to trzeba było wyjść szybko z tego widoku. I tak mi się to wgrało, że teraz po prostu... No zobaczcie, teraz zmieniłem flankę. I coś tu będzie. Niestety gość odbił, no nie celowałem, strzeliłem na pałę, bo wiadomo, że jadą takie koksy tam, że lepiej w miejscu nie stawać. Tutaj oczywiście wsparcie ze strony Jagdpanzera S100. Szkoda, że nas dwóch tylko już zostało. Także wiedziałem, że jakąś pestkę jeszcze mogę wsadzić, bo trochę HP zostało. I teraz coś tutaj wyskoczy. Chyba... O, właśnie ten.
Proszę bardzo, dostał dwa strzały, koniec grania. I teraz szybkość pojazdu, szybka zmiana pozycji. Proszę bardzo, bo wiadomo, że z drugiej strony Maus może jechać. Szkoda, że zarobiłem wcześniej i nie mam full hubsa, to by zupełnie inna gra była. Jedzie Maus. Przebijam, no ale to tam już nie ma znaczenia, bo grill mnie rozwala. Bez skrupułów, kurczę. Kolejna bitwa. Tutaj również będzie pokazane. Zwróćcie uwagę, specjalnie to teraz wrzuciłem. Jak szybki jest ten pojazd? Równocześnie jadę z medami. No i zobaczcie. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. To jest bardzo duża zaleta, że możecie zająć taką pozycję, o której wcześniej TDK-iem niemieckim można było pomarzyć, prawda? Jak wjeżdżaliście tutaj na górkę, to istniało prawdopodobieństwo, że coś was wyspotuje i artyleria od razu was ściągnie. Natomiast tym możecie zająć tą pozycję i po prostu próbować jakieś pojawiające się czołgi niszczyć. Z tą celnością nie ma żadnego problemu. Oczywiście standardowo serwer testowy, zresztą nie tylko na testowym, prawa flanka odpuszczona. Nie wiadomo w ogóle, co się tam dzieje. Ogólnie powiem wam szczerze... O, przejeżdżał, został skarcony. Ogólnie powiem wam szczerze, że na serwerze testowym... Nie wiem, tak jakby mi się dużo gorzej grało. Zawsze wiadomo, że tutaj wszyscy z Golda walą i jadą napałem. O żadnej taktyce nie ma mowy. Natomiast ostatnio jakoś tak naprawdę dziwnie się ludzie zachowują. Uwaga. I teraz wyłapałem od tego T-49. I to potężnie wyłapałem. Działo uszkodzone. Niestety. No przede wszystkim ten TDK spodoba się tym, którzy lubią mieć jeszcze jakieś znaczenie w bitwie. Często jest tak, że grając wolnym TDK-iem, kiedy nasi przepchną jakąś flankę, my już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Absolutnie nic. Po prostu wszyscy biją damage, tylko nie my. My gdzieś tam na końcu próbujemy gdzieś dojechać. Tym TDK-iem absolutnie odwrotnie jest. Zresztą zobaczycie to właśnie w tej bitwie, że pod koniec jeszcze dzięki mobilności można zrobić fragi, można zrobić obrażenia. No ten bardzo nieostrożny jest. O dziwo nie trafiłem. Zresztą kolejny raz. Działo jest bardzo celne. Bardzo szybko skupiające, ale od razu wam powiem o czymś, czego nie widać na papierze. Nie widać mianowicie, że jadąc szybko, kółko bardzo, bardzo się rozjeżdża. O ile nie ma tego problemu w TDK-ach wolnych, typu jak Tiger, Ferdynand, powiedzmy, o tyle, jeżeli jedziecie 50 na godzinę, to nawet tak celne działo jak to, bardzo kółko się wam rozjedzie. I jeszcze jedna rzecz. No, teraz widzicie, czubek wieży, tylko mu było widać i wystarczyło na to działo. Po prostu to kółko, które widać podczas jazdy, dochodzi do pewnego momentu, ale prawdziwe jest większe. Większe niż to, co widać. Naprawdę. No i w tym momencie mobilność, mobilność, jeszcze raz mobilność, proszę bardzo. Jest kolejny frag. Przeciwnik jeszcze ma naprawdę sporo, sporo czołgów. Staram się nie wyjeżdżać tak na pałę, żeby, kurczę, nie oberwać. No ale tam ogryski były, więc bardzo szybko przeciwnikowi czołgów ubywa. No i widzicie, jak to zapieprza, prawda? Naprawdę jak met. Jak już się bujnie, to idzie całkiem nieźle. Kolejny frag, proszę. Chociaż wyłapałem troszkę, ale... I to, nie wiem, czy widzieliście.
gościu w 1390 wyjechał i się odbił. Jak to możliwe? To jest tak słaby pancerz przecież. Masakra. No, ale tak się stało. Dobra, teraz czekam na tego delikwenta. On siedzi za kamieniem. Jeżeli tylko ruszy w jedną ze stron, to wiadomo, że... O, i decyduje się ruszyć. Jednak. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście wyspotowani, odliczcie sobie trochę czasu, zanim znikniecie i dopiero wtedy się ruszajcie. Bo nawet z bardzo dużych odległości przeciwnik was widzi i jeżeli w przeciągu 5 sekund wyjeżdżacie zza kamienia, to od razu przecież. I nieważne jest to, że właśnie rozwaliliście tego przeciwnika, który was wyspotował. To nie ma znaczenia. Dobra. Został jeden pojazd. To jest Grillek 15. No i kolejny raz powtórzę, dzięki mobilności mogę wziąć udział w dobijaniu tak zwanym. Tak jak Medy. I jest. Udało się z voleja trafić. takie to były bitwy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pojazd jak najbardziej polecam, a jak ktoś chce być takim ukrytym i niebezpiecznym, to tym bardziej. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.